Hej, 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 hej! Witam, 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 witam was wszystkich, moi mili! Lecimy sobie dalej z Mass Effectem drugim. Przed nami jeszcze trzy misje na pewno na Ilos, czyli pozyskanie usług Samary oraz Steina, no i wykonanie dla Liary zadanka z handlarzem cieni. Ale oczywiście handlarza cieni zostawimy sobie na sam koniec. W pierwszej kolejności będę chciał zabrać się, no właśnie, za Steina czy za Samarę. W poprzednim odcinku mówiłem, że bym chciał jako pierwszą pozyskać Samarę, jako że to jest jedna z moich ulubionych postaci w całym uniwersum Mass Effecta. Tam rozpoczynamy misję dla Steina. Więc może polećmy po Samarę jednak. Oczywiście przypominam, że jeszcze dla Steina i dla Samary będziemy musieli wykonać zadania lojalnościowe. I tu powinniśmy rozpocząć to zadanko. Oczywiście zbieramy jeszcze kredyty do tego, mamy jeszcze troszkę rzeczy do kupienia, takich niezbędnych rzeczy do kupienia. I tak, no jak widzimy, brakuje nam trzech osób w drużynie. Te, które już mamy, mają lojalność wykonaną. Brakuje nam jeszcze oczywiście Samary, Steina i Legiona. Legiona na samym końcu będziemy werbowali. Ale na razie weźmiemy standardowo Garusa. Tuż obok Samary, chyba moja ulubiona postać, ale wszyscy uwielbiają Garusa przecież. I weźmiemy Mirandę, ale Mirandę bierzemy. Lubię Mirandę, ale biorę ją tylko i wyłącznie z tego powodu, że ma bardzo dobrą zdolność, która daje boosta wszystkim członkom załogi, boosta do HP-ków bodajże i pancerza, tak więc no jest świetna. Oczywiście wolałbym kogoś innego zamiast niej brać, ale zdolność to zdolność. I tak, mamy dwa punkty do rozdania, których na razie nie możemy wydać. Ja chyba zamienię tę amunicję wolframową na amunicję odkształcającą. Jednak chyba z amunicji odkształcającej mi się lepiej nieco strzelało. Garus... nie, tutaj mamy Mirandę, ona ma trzy punkty do rozdania. Ma swoją specjalną zdolność ciśnięcie, więc będziemy jej rozwijali na razie to ciśnięcie właśnie. Która ona ma poziom? Gdzie ty masz poziom, dziewczyno? Nie widzę, a nasz Shepard ma 23, więc powinno nam jeszcze starczyć punktów do dodania na maksa tej zdolności, a będziemy ich potrzebowali jeszcze 7. No i Garus 2 punkty. Amunicja drążąca. Też powinniśmy dodawać mu amunicję drążącą, aczkolwiek... dodajmy. Niech ma. Może w takim wypadku Garus będzie mógł korzystać z amunicji drążącej. Damy mu zespołową amunicję drążącą, dzięki czemu będziemy odnosili z tego korzyść, a ja sobie dam wtedy amunicję odkształcającą, więc będziemy teoretycznie powinniśmy odnosić korzyści z dwóch typów amunicji. Broń. Zrobimy tak. Okej. Powiem wam, że nie pamiętam misji Samary, naprawdę. Jest jedyna misja chyba, której nie pamiętam. Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, detective. You're not going anywhere, merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney Four. Find me in the station if you need me. Taka mała ciekawostka, bo ostatnio czytałem, na przykład taka ciekawostka, że wiecie, że Miranda jest o 4 lata starsza od Sheparda?
Taki mały smaczek. Bo gdzieś tam ostatnio coś sprawdzałem i wpadłem właśnie na daty urodzenia. Dokładnie nie pamiętam, ile oni mają lat i nie pamiętam w którym roku się urodzili i od dokładnych dat narodzin, ale mogę powiedzieć wam, że na przykład właśnie Miranda jest 4 lata starsza od Sheparda. Hayden Alenko jest chyba też jest młodszy bodajże, chyba o 2 lata, a Ashley Williams o 4 lata. Gadajmy z nim w takim wypadku. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Why do you think it was mercenaries? Dagny Kerr was cutting through a back alley last night when someone killed him with a shotgun. I saw his body this morning. They'd used modded rounds. That means Eclipse mercs. You must know something about these Eclipse. I occasionally do business with them. But only in well-lit places. With my guards. And only after the cred's clear. This is a scummy bunch, even by merc standards. They sell red sand, all kinds of illegal items, and they are all cold-blooded killers. Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you, too? I have no idea. We're innocent merchants. But they killed him, so they must be after me, too. I have to work the angles and get out of here. You don't seem too broken up about your partner's death. Dagny Kerr knew the risks when he took to spacing. Right now, my worry is me. It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Especially a Volus named Pitney Four. I should go. I should go. Dokładnie tak. Tu mamy posterunek. No tak, zabójstwo tuż obok posterunku, to ciekawe. Urzędnik portu kosmicznego. Sprawdźmy, co tam, czego dowiemy się właśnie na posterunku w pierwszej kolejności. Szafka na broń, nie chcemy wymieniać. Detektyw Anaya. Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. I need to recruit Samara for my mission. Then we'll be on our way. Justicars usually work alone. But they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle herself. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident. But her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. Sądzę, że to da się załatwić. Your superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. Let's remember that next time Shepard sets us up against impossible odds. That's about twice a day. O rany. Lepiej było nic nie mówić. Most of the time I'm not being stupid about it. I can't say the same for Anaya's superiors. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. Samara would kill a cop? That doesn't sound very just. She would die defending an honest cop, but she'd fight an army of dirty cops to the death. I admire her dedication, but her presence is still a big problem.
I need her gone before I have to carry out my orders. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. I have to go. Good luck. We'd better find Samara before the detective goes after her. Prawda, nie chcemy zbędnego rozlewu krwi, chcemy mieć Samarę w pełni sprawną. No, wszyscy się jej boją, takie postaci bardzo lubię. Tu jest zamknięte, być może zaraz będziemy mogli wejść. Anaya told us to let you through. Watch yourself, there's merc activity back here. We're waiting on backup. Przecież Okej, coś zrobiliśmy. Czy my chcemy strzelać? Wyciągnęli broń. Okej. To co policja robi, że nie wchodzi do środka? Uwielbiam tą broń, dziękuję bardzo. Jeden magazynek, 80 pocisków. Wszystko leży. Oczywiście z niewielką pomocą Garusa. Those were my best troops. Tell me what I need to know, and I won't be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar! What was the name of the ship she left on? Go to hell! Find peace in the embrace of the goddess. A oczy Samary są zajebiste w ogóle, tak. My name is Samara. Tyle wam powiem. The Justicar code. My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see three well-armed people before me. Are we friend or foe? I'm Commander Shepard. And I need your help with a critical mission, Samara. You honor me, but I am in the middle of an investigation. I'm going up against suicidal odds, and I need the best. That's you. I sense the truth in what you say, and it humbles me. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for one day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. The human is lost here. Can one of you clarify? I was trying to convince her to leave with you, but Justicar is in their code. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way? I am afraid so. There must be some way we can all get what we need. I see a way. While I am in custody, you find the name of that ship.
Do that, and I will join you. Then the code will be satisfied. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. A moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. Makes sense. This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney IV is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. Okej, lepiej wykonać to zadanie, bo posypie się dużo trupów. Okej, nie przejdziemy dalej już niestety. Mam nadzieję, że wszystko zabrałem, co było do zabrania. Jest ten Pitney IV, więc sprawdźmy. Spróbujmy wyciągnąć od niego prawdę. Prawda ma wiele obliczy. Hello again, Earth Clan. Did you speak to the detective? Why are the mercs after you? I know nothing about any mercenaries, Earth Clan. I'm merely an innocent merchant trying to make his way in life. The Eclipse are hunting you. You want to stay alive, I'm your best chance. Yes, you're right, Earth Clan. I'm desperate. I've got angry mercs after me, and now this Asari Justicar. Let's talk. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse. So they are perturbed and want to kill me. It sounds like you're a swindler and your actions finally caught up with you. True and true. But I haven't survived as a merchant this long without being able to tell when there's a deal in the making. You want something. The Eclipse recently smuggled someone off-world. I need the name of the ship she left on. I don't know about their people smuggling operations. They must keep records in their base. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Take it, but be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. A co? My to nie jesteśmy niebezpieczni? Dobra, drzwi się otwarły. Sprawdzę jeszcze sobie to miejsce szybciutko. Czy nic tu nie ma? Nie, chyba nic, więc nie muszę się raczej obawiać, że coś zostanie. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. Okej, tu Rianin też ma swoje rzeczy do gadania. Idziemy. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. No i już tak od razu. Specjalnie, żeby już wiedzieli, że tu jesteśmy.
Okej, tu nie ma nic. Mind over matter! Aha, czyli musimy unikać jeszcze toksycznych... Wow. Toksycznych kalnistrów. Auć, dostałem. This should slow him down. Tu mnie ktoś z boku próbował molestować, ale widzę, że już się odwidziało im. Mi się amunicja kończy, ale mam jeszcze prawie 300 naboi, to wystarczy na bardzo długo. Ulepszenie do pompki. Albo nowa pompka Sejmitar. Tak się składa, że nikt nie używa u nas pompek aktualnie w tej drużynie. A ja nosiłem strzelbę getów, która jest znacznie lepsza. Aha, ktoś tu się chowa nam. I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. You chose your side, Elnora, and you lost. Screw that bastard and screw you. Chyba nie zdążyłem nacisnąć czerwonego przycisku. A nie, zdążyłem, bardzo dobrze. Dostaliśmy cynk od tego Polusa, że każda z tych sióstr, z tych najemniczek na swój pancerz musi zasłużyć zabijając kogoś, więc... I'll take it. Siła rażenia mocy biotycznych, bardzo fajnie. Tak więc od razu wiedzieliśmy, żeby nie ufać żadnym cwaniarom tutaj. Mieliśmy amunicję sobie również bardzo fajnie. They've seen us. There we go. No, wypisz się. Fajnie. Ostrzeżenie o toksynach. Okej, nie ma sprawy. Będziemy musieli znaleźć jakieś przejście albo poczekać, aż znikną te toksyny po prostu.
Let's do it, Eclipse! Od cholery tych zbiorników tu jest ustawianych. Banko, 3000 do zdobycia. Te 3000 nam bardzo się przyda. Tak jak mówiłem na początku odcinka, jest jeszcze, są jeszcze ze trzy przynajmniej rzeczy, dwie bądź trzy rzeczy, które chcę kupić. I nam bardzo kaska jest na niepotrzebna, a mamy 81 tysięcy, to już nas na jedną stać. Ale musimy drugie 80 zebrać. Jeszcze. Ja nie mam dobrej broni do strzelania aż na taką odległość. Ale poziom toksyczności tu nam się podnosi. Zawsze ktoś musi strzelić w te kalnistry. Przebiegniemy sobie obok. Mam nadzieję, że nic nam nie będzie. 6000, bardzo fajnie. Wiedziałem, że dostanę. Śmigłowiec bojowy. Kurde, kolejny śmigłowiec do rozwalenia. Gdzie uciekłaś? Gdzieś tam. Wstawaj. Troszkę platyny, bardzo fajnie. No i nie ukrywam, żeby mi się przydało troszkę również amunicji. Chyba w takim wypadku korzystam z innego karabinu. Aby troszkę zaoszczędzić amunicji. Aj, takie ustawienie gówniane. Enemies in front! Weakening their integrity! Źle, źle się dzieje, zła broń. Za blisko. Oj, dobrze, że ja mam Garusa przy sobie.
na bliską odległość, tak jak mówiłem. Strzelba getów jest niezaprzeczalnie najlepsza. Ten śmigłowiec gdzieś stąd uciekł. Sobie przeszukam to miejsce, może jakaś amunicja gdzieś się trafi. Tam się trafiło. Możemy wrócić do karabinu. Well, it's official. Little baby Elnora is finally a full-fledged Eclipse merc. I earned my uniform last night when I killed that ridiculous bolus. A close exploding rounds. Blew the little bastard's suit wide open. Na pewno. Elnora was the killer. It's a good thing we took her out. Detective Anaya would be interested in this. Na pewno doczekała się porządnej walki i zginęła. No i przynajmniej wiemy, kto zabił, prawda? Tego Volusa. Teraz musimy się jeszcze tylko... Znaczy, wykonamy to i będziemy mieli nazwę statku. Mam nadzieję, że one... Znaczy... Na wykonanie tego zadanka tutaj powinien być spis nazwisk. Co, jakim statkiem opuścił planetę? Czyli to, czego potrzebuje Samara. Aby z nami opuścić Ilos. O! Przybył. Ściera jedna. Okej. Ja ci dam. Dycha. Już ucieka. I po sprawie. Z tą amunicją akurat... O, nawet nie miałem uruchomionej amunicji drążącej. Kurde. I tak szybko poszło. Z amunicją drążącą poszłoby to znacznie szybciej jeszcze. Ale byłem święcie przekonany, że mam załadowaną. Okej, teraz hakowanko. Looks like a shipping manifest. It shows the Pitney IV sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of Red Sand. This isn't the information Samara needs, but it proves that the Volus is a criminal. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. No właśnie, przeciwko Volusowi. Też coś tam znaleźliśmy. Kolejne 6000 kredytów. A dosyć szybko chyba uzbieramy te 80 tysięcy kolejnych. Nifukal. Okej, już pamiętam tego typa. Naćpany Volus. I am a biotic god. I think things and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. I don't know what drugs you're on, but stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words.
I am a great wind that will sweep all before me like a great wind. A great biotic wind. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear me! Are you part of Pitney Forest Trade Group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. Face it, Pitney will pick money over friends every time. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasaya about like a rag doll. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. I will tear her apart. My biotics are unstoppable. Wasaya will tear you apart. Take a nap. You'll feel better. Are you mad? I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will be the last step. But, great wind, biotic god, what was I saying? I'm tired. You may be right. Yes, I'm tired. I'll nap. Destroy the universe later. Okay. So much for godhood. Czas rozprawić się z przywódczynią zaćmienia. Broń mamy ok. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass! Look out! Podejdźmy troszkę bliżej. Nie ma już tarcz dotycznych, ale ten dym nam zasłania wszystko niestety. Trzeba również uważać na obstawę. Dobra, martwa. Teraz tylko jeszcze jej pomocniczki. Gotcha! Some record of that ship must be around here. To by było na tyle. Jej ciało już zniknęło. Szkoda. Najpierw te 3000 kredytów sobie jeszcze zabierzemy. Okay, mamy wszystkie informacje. That must be the ship Samara was looking for. Should we head back to the police station and give it a name, or look around first?
Let's give her the name and keep moving. Chyba już wszystko. Stamtąd zabraliśmy, więc mogłem wracać. Kredyty najważniejsze. Tak więc możemy spokojnie zabrać Samary ze sobą. Jest tu Pitne 4. Oczywiście przekażemy dowody przeciwko niemu. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. Spoko. I can see that this is a very important act, Samara. Thank you. Truly, the life of a Justicar can get lonely. I admit I am looking forward to serving with a company of honorable heroes. Shall we return to your ship? I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. I have proof that Eclipse killed the Volus merchant. Let's see what you got there. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Thanks, Shepard. I wasn't sure about trusting a stranger, and a human at that. But you came through. Never heard of this Elnora. Sounds like she was just starting her career. Good thing you cut it short. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. A jeszcze. I have proof that Pitney 4 smuggled in red sand and illegal weapons tech. I'll send in some officers to arrest him and his cohorts. This is a big help, Shepard. I can't do much to thank you, but we do have a small discretionary bounty fund. Take this. No i jakąś kaskę jeszcze dostaliśmy. No i teraz pozostaje nam już tylko wrócić na Normandię. Zadanko wykonane, punkty doświadczenia, punkty drużyny, podsumowanie. Zwerbowaliśmy Samarę. Nową strzelbę zyskaliśmy. Siła rażenia mocy biotycznych. 55 tysięcy kredytów. Platyna. I to by było na tyle. Welcome to the Normandy, Samara. We've studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. No i dobra, pozostało nam już tylko ulepszyć moc biotyczną. Odwiedzę jeszcze Samarę, ale nie będę z nią gadał. Tu jest statek. Ulepszenie pancerza, ok. Piąty poziom już. Pierwiastek 0. Rozwiń. 50
50% potężniejsze już są nasze moce biotyczne, bardzo fajnie. Tak jak mówiłem, odwiedzę Samarę, ale nie będę z nią rozmawiał. Commander, you've received a new message at your private terminal. Jakieś wiadomości oczywiście mamy. Anioł Stróż. Aha, od Oriany, czyli siostry Mirandy. Oczywiście na koniec ostrzega, żeby Miranda czytała swoją korespondencję, bo pewnie i tak czyta korespondencję Sheparda. A i tak. Dobra, kwatera załogi. Tu powinna być właśnie Samara. Mieliśmy dwa pokoje, które nie były używane. Jeden jest ten i nadal jest nieużywany. Tam będzie ten zakwaterowany i był ten jeszcze. Ale teraz jest już dostępny i tu mamy właśnie Samary. W tym miejscu z wami się jednak pożegnam. Z Samarą pogadamy w następnym odcinku, na samym początku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie lajka, komentarz i do usłyszenia już jutro. Na razie.